chyba za nami jeden z najlepszych turniejów dla polskiego judo, jeżeli chodzi przynajmniej o tą dekadę. No, można powiedzieć, że dobry występ jest i to szczególnie w tym roku olimpijskim to cieszy. Niemniej no też jest zawsze ta, no wiadomo, to są mistrzostwa Europy, my się wybieramy na igrzyska, a w ostatnich mistrzostwach świata nie było medalu. Teraz no powiedzmy, że się układa dobrze i miejmy nadzieję, że to w ten sposób nasze przygotowania, tak jak zrobiliśmy to w tej chwili, trochę poprawek wniesiemy i te przygotowania będą udane bez kontuzji do tych igrzysk olimpijskich. Co przed Londynem? Przed Londynem no zgrupowania, kampy międzynarodowe, może start kontrolny.